No to trzy lata jestem w Norwegii i cały czas tu jestem. Kiedy przeprowadzałem się do Norwegii, w ogóle nie byłem przekonany, żeby po prostu do tego kraju tutaj przybyć. Więc miałem takie trzy główne założenia. Angielski, nauczenie się w pracy w zespole międzynarodowej i trzeci, poznanie kultury od środka. Oczywiście to było połączone z tym, że Chciałem również poznać inną kulturę ale od środka, bo tak jak, mi, e, tak jak właśnie jeździmy na jakieś wycieczki turystyczne, no to na dobrą sprawę widzimy tylko i wyłącznie te rzeczy, które są dostępne dla turystów. Nie widzimy, jak wygląda życie od środka. I właśnie to życie od środka chciałem najbardziej mi zależało, aby poznać. Widziałem, że tego nie uda mi się osiągnąć, spędzając tutaj e, kilka dni, kilka tygodni, e, czyli tyle, ile najczęściej trwa urlop obcokrajowca, który przybywa do innego kraju. E, chciałem właśnie zakosztować, jak wygląda życie od środka. No i teraz po trzech latach mogę powiedzieć, co mi się udało, a czego mi się nie udało. Więc zaczynajmy od angielskiego. W momencie, kiedy przybywałem do Norwegii, to ja wyszedłem z założenia, po pół roku pobytu w, i pracy w Norwegii, gdzie będę używał języka angielskiego, to mój angielski mniej więcej po pół roku będzie znośny, fajny, taki wystarczający, żeby się dogadać, a mniej więcej po roku czasu to będę tak śmigał, tak, 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 tak ze wszystkimi i o wszystkim gadał. I mocno się tutaj przejechałem na swoim założeniu, gdzie myślałem, że jak po prostu będę skazany na to, żeby codziennie mówić w języku angielskim w pracy, po pracy ze wszystkimi dookoła, no to się mocno przejechałem. Bo niestety mój angielski nadal jest bardzo słaby, muszę przyznać. Znaczy no nie jest taki słaby, bo wystarczy, żeby się dogadać, ale ja nie jestem w każdym razie zadowolony ze swojego poziomu jaki osiągnąłem, dlatego też mówię to bardzo słaby, bo dla innych może być po prostu ten angielski w oczach innych może być jak najbardziej ten angielski OK. Tak jak powiedziałem, moje założenie było tak, że mniej więcej po roku będę ze względu na angielski wymiatał. No, niestety, tak jak powiedziałem, tego założenia nie udało się spełnić, ale na pewno mój angielski uległ znacznej poprawie w porównaniu do tego, co miałem na początku. Na pewno to, co zauważyłem, to udało mi się rozgadać. Typu, e, mój może mój zasób słownictwa, moja gramatyka dużo bardziej nie uległa zmianie. Ale za to stałem się dużo bardziej komunikatywny w języku angielskim. Nie mam jakichkolwiek barier, aby mówić w języku angielskim, oraz nie mam takiego mm, problemu, że się pauzuję w momencie, kiedy coś muszę powiedzieć. Mogę od razu przelewać swoje myśli na język angielski bez jakiegokolwiek zająknięcia czy zastanowienia się. Mówię w tym czasie bardzo popełniam bardzo dużo y, błędów w tym czasie, ale w każdym razie mój angielski mogę powiedzieć, że jest płynny i w dosłownym tego słowa znaczenia. On nie jest poprawny mój angielski. Mój angielski jest po prostu płynny, że po prostu umiem e, bez po prostu zastanowienia się e, wypowiadać różnego rodzaju e, sentencje, e, zadawać pytania. I tak dalej. Pamiętam, że w pracy miałem taką koleżankę, która miała angielski bardzo, bardzo na bardzo dobrym poziomie, jednak zanim zabrała głos, to no musiało minąć kilka, kilkadziesiąt sekund, zanim ona cokolwiek powiedziała. I w trakcie spotkań to było nieco męczące, frustrujące. Eee, więc pamiętam tą sytuację, że nie zawsze po prostu piękny angielski jest. Y Dużym plusem w momencie, kiedy nie umiemy się posługiwać angielskim w sposób płynny i sprawny. Dlatego też wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć skill, którym możliwe, żebym w Polsce tak łatwo nie osiągnął, a, w, a mianowicie jest to płynność w języku angielskim. Oczywiście, jeżeli chodzi o posługiwanie się tym językiem angielskim. No to, no, to po prostu moja, moja, moje zdolności nie są na jakimś tam wysokim poziomie. Są tylko i wyłącznie takie, że nie jestem w stanie, nie mam problemu, aby zagadywać do ludzi. Po prostu pochodzę na ulicy, pytam czy coś człowieka, ktoś coś mnie za, za, zapytał. No, to ja się nie stresuję, że co on powiedział, jak mu odpowiedzieć. To po prostu jest ze mną już taka płynna gadka. Tak jak powiedziałem, popełniam masę podstawowych, i bym nawet powiedział, błędów. A więc to był mój pierwszy punkt do omówienia. Punkt drugi, który właśnie chciałem jeszcze omówić, no to jest praca w zespole międzynarodowym. I e, można nawet zauważyć, że na rynku pracy bardzo cenieni są specjaliści, którzy mają odbyty staż, ale nie mówię tutaj staż o takim e, coś, co zanim mamy kontrakt e, albo zanim mamy umowę o pracę. Nie chodzi mi o staż e, w znaczeniu e, przygotowanie do pracy, tylko, że mamy doświadczenie, może to jest lepsze słowo, doświadczenie w pracy za granicą. Więc... E, Jestem zadowolony z tego, że udało mi się pracować w zespole międzynarodowym. Poznałem przez to mnóstwo fantastycznych praktyk, które były mi dotąd nieznane. Tak, właśnie jak rozmawiać z innymi ludźmi, e, w jaki sposób budować relacje, jak budować ducha zespołu, jak zarządzać zespołem. I właśnie się cieszę, że będąc w Norwegii e, doświadczyłem takich możliwości, właśnie jak praca na początku jako deweloper, później jako lider projektu, w następnej kolejności jako architekt. Więc e, cieszę się, że w trakcie moich, mm, mojej przygody w Norwegii, gdzie pracowałem tutaj w software house, Dawano mi taką możliwość, gdzie mogłem się sprawdzić na wielu stanowiskach, więc codziennie wstawałem rano do pracy z nowymi wyzwaniami. No a co kilka miesięcy spotykało mnie, objęcie, spotykało mnie objęcie nowej funkcji, więc to dało mi dużego busta. Gdybym był cały czas tylko i wyłącznie na jednym stanowisku, no to nie miałbym możliwości takiego rozpędzenia się i zrealizowania tylu celów. Dlatego też jestem mega wdzięczny mojej firmie, w której pracowałem, że po prostu dostałem starczyła mi takie możliwości rozwoju. Dlatego też jako punkt drugi muszę powiedzieć, że Udało mi się pracować w, i nauczyć się pracować w kulturze międzynarodowej, bo dzięki temu poznałem dużo fantastycznych praktyk, które mogę realizować nie tylko i wyłącznie w życiu zawodowym, ale również w tym, co robię właśnie na YouTube, na innych social mediach, czy też nawet w kontaktach interpersonalnych, bo Norwegowie, tak jak powiedziałem, są specjalistami od. Soft skills. Dlatego też e, muszę powiedzieć, że tutaj, punkt drugi, gdzie miałem założenie, aby nauczyć się pracować w kulturze międzynarodowej, no to osiągnąłem w znacznie większym i znacznie bardziej zadowalającym mnie sp w sposób czy też e, ilości, jakby tokolwiek mierzyć niż w pierwotnie planowałem. Czyli jak mówiłem, że angielski, tutaj nie do końca jestem zadowolony, to jeżeli chodzi o pracę w zespołach między, w, no, tak, w zespołach międzynarodowych, no to muszę powiedzieć, że jestem mega, mega zadowolony e, ze swojego progresu, bo nawet tyle nie oczekiwałem. I kolejną rzeczą, którą właśnie jeszcze chciałem poruszyć, no to jest oczywiście poznanie kultury od środka. Tak jak powiedziałem, punkt to jest był mój punkt trzeci założenie. I to było, to jest cały czas fantastyczne doświadczenie, gdzie mogę po prostu żyć pomiędzy Norwegami a ludźmi, którzy tutaj są. Widzieć, jakie mają codzienne obowiązki, jakie mają codzienne wyzwania, jak spędzają swój czas wolny, co lubią robić, chodzić do pubów, chodzi, spędzać z nimi różnego rodzaju nawet święta, czy też święta niepodległości, czy to też jakiegoś rodzaju większe eventy, marsze. Tak jak mówiłem na jednym ze swoich vlogów, też dołączyłem do Polski ojej, to nie jest Polski Krzyż, ale to jest norweski Czerwony Krzyż, ale to też nie byłem świadomy, że organizacja taka jak Czerwony Krzyż ma również tylko i wyłącznie inne swoje działalności niż tylko i wyłącznie pomoc najuboższym, tak jak to jest realizowane w Polsce, ale też właśnie tak jak przez integrację, więc muszę powiedzieć, że właśnie różnego rodzaju takie inicjatywy, które tutaj jestem w stanie doświadczyć, dały mi dużą, duże... Dużo szersze spojrzenie panoramiczne, jak wygląda w, idź, życie w innych e, krajach. Dlatego też jestem cały czas niezaspokojony pod względem tego, e, właśnie jak wygląda życie w innych krajach. Dlatego też e, spędziłem 3 lata w Norwegii, chociaż e, na ten moment, do dzisiaj, e, chociaż e, moje pierwotne założenie było takie, że będę w Norwegii. E, jakiś pół roku, może rok, jak będzie fajnie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, natomiast e, przedłużyło mi się to. W ogóle, e, przebie, e, w ogóle, przeprowadzając się do Norwegii, miałem wielkiego stresa związanego z tym, czy sobie ją poradzę w nowym kraju. E, tym bardziej, że właśnie dużo rzeczy mogło po drodze pójść nie tak. Od samego, od samego sprawdzenia się w nowej pracy, w odnalezienia się w nowej kulturze, odnalezienia się w nowym klimacie, więc wiele rzeczy mogło się posypać. E, tym bardziej miałem na sobie tą presję, ponieważ e, działałem publicznie, e, więc kurczę, jak coś pójdzie mi nie tak, no to będzie trochę taki e, przypiks wśród e, swoich widzów. E, ale to miałem wtedy takie mocno, wydaje mi się, jeszcze polskie podejście, żeby się przejmować różnymi tematami, rzeczami, które właściwie z czasem w trakcie życia w Norwegii stwierdziłem. Ale co to takiego, nie? To co ma się przejmować opinią innych? E, grunt, żebym ja się po prostu e, dobrze czuł, dobrze się bawił i odnalazł się, a opinia innych jest dla mnie zbędna i właśnie dużo takich e, mechanizmów, które były we mnie zakorzenione, udało mi się zastąpić e, lub się po prostu ich pozbyć. No, jedną z tych rzeczy było takie nadmierne przejmowanie się, e, co myślą inni, e, co pomyślą inni, to było takie jedna rzecz. Druga rzecz, że kiedyś miałem takie podejście do rozwiązywania problemów, że trzeba być hardym w dyskusjach, nie pozwolić sobie ee, napluć e, na twarz. E, teraz po prostu wychodzę z założenia, że w sposób wykorzystując komunikację miękką i różne rodzaje sposoby negocjacji miękkiej można dużo więcej osiągnąć no i to w bardzo taki dużo pozytywniejszy sposób nie psując sobie na przykład z kimś relacji w momencie kiedy rozwiązujemy jakiegoś rodzaju konflikt nie zawsze jest tak że po prostu ktoś w dyskusji musi wygrać i jest taka osoba która wygrywa jest taka osoba w dyskusji która przegrywa jest osoba która ma rację jest osoba która nie ma racji. No i wtedy m, na przykład jak w jakiejś dyskusji nie miałem racji, no to po prostu mocno się czułem jakiś taki e, sflustrowany, czy też e, no w jednym słowem mówiąc nieco gorszy. Ale Teraz wychodzę z założenia, że no czasami ludzie po prostu dążą do e, nie wiem, do posiadania racji jakby to była najważniejsza rzecz w życiu. I e, racja jest dla niektórych cały czas e, najważniejsza. Dla mnie na ten moment liczą się po prostu relacje z innymi. Czasami wolę nie mieć racji, niż na przykład popsuć sobie z kimś relacje bo wiem, że na przykład druga osoba mocno, mocno po prostu jest przy jakimś swoim stanowisku. No i nie chcę się z drugą osobą tylko i wyłącznie pokłócić o to, żeby coś komuś udowodnić, bo to nie ma zupełnie jakiegokolwiek sensu. Dlatego też wychodzę z założenia, że przede wszystkim liczą się relacje z ludźmi i jak do tego podchodzimy, jakie je budujemy. Kolejną rzeczą, którą się właśnie w Norwegii nauczyłem, to wyjście z systemu ocen. Wcześniej miałem takie podejście, że trzeba oceniać działanie innych. I często to na przykład w Polsce robią i są bardzo popularne kanały, komentarzy, które na przykład oceniają, co zrobił dany YouTuber albo co zrobił dany polityk, i dużo osób jest branych pod ocenę. I tak zacząłem się zastanawiać, bo Norwegowie tego nie praktykują, nie mają takiego czegoś, że o, my musimy teraz ocenić tego człowieka, czy on jest dobry, czy on jest zły. Norwegowie bardziej mają takie podejście, że. Oni nie oceniają, bo to nie jest im potrzebne. W Polsce ludzie oceniają, e, nie wiedzieć czemu, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, czy ktoś e, postąpił właściwie, czy ktoś postąpił e, niewłaściwie. E, w Norwegii, tak jak powiedziałem, tego nie ma, ponieważ e, ocenianie innych no, jest jakiegoś rodzaju. E, nie umiem tego może dobrze e, wytłumaczyć, sprzedać. Nie przygotowałem e, po prostu na tą sekwencję e, jakiegoś rodzaju wywodu, ale jest takie powiedzenie, że ludzie e, lubią oceniać w momencie, kiedy czegoś nie rozumieją. I ocenianie jest e, łatwe, natomiast rozumienie jest trudne dlatego tak wiele ludzi ocenia jakąś sytuację. E, Norwegowie. Potrafią zrozumieć wiele rzeczy i bez konieczności oceny. Na przykład, w pol, na przykład, tak jak powiedziałem, kiedyś opowiadałem, że to jest normalne, że ktoś idzie do sklepu i ubiera sobie szlafrok i kapcie. No i na przykład inny norwek. Nie oceni tego osobę w kapciach i szlafroku z tego względu, że rozumie, że okej, okay, no może się spieszył, może taki miał gorszy dzień, może e, spieszył mu się i nie zdążył się wytrzeć, cokolwiek mogło się zdarzyć, co go zmotywowało do danej sytuacji. E, zdarza się, że po prostu w Polsce, kiedy e, widzimy, ale niech, dobra, może to jest zły to, e, temat, bo po prostu e, mówię tak o Polsce, Polsce jeszcze ktoś powie, że się negatywnie o niej wysławiam. E, nie, 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 żeby to po prostu to nie miało takiego wydźwięku. Ja cały czas e, do Polski podchodzę z, e, z dużą po prostu e, dawką e, patriotyzmu, ponieważ tam się wychowałem i tam nabrałem e, grunt, e, dzięki któremu mogłem e, stać się, e, mogłem się wykształcić i przez to zwiedzać kolejne kraje. E, tutaj tylko i wyłącznie Polskę stosuję jako takie porównanie, bo mam na razie wąskie porównanie. Na dobrą sprawę żyłem tylko i wyłącznie w dwóch krajach, nie mówiąc tych krajów, które zwiedziłem, ale dlatego też stosuję to porównanie. No ale często jest tak, że właśnie zauważyłem, że w Polsce jest popularne opiniowanie kogoś, jak ktoś się ubrał, jak ktoś wygląda, ale dlaczego tak, a nie inaczej wygląda. Natomiast w Norwegii jest taki większy luz na to przyzwolenie, że okej, okay, no ktoś po prostu tak się ubrał i po co go oceniać, po co to komu. Eee, tak samo to wygląda nie tylko i wyłącznie w kwestii ubioru, ale i również zachowań. Jeżeli ktoś się zachowuje ee, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i mocno z nich nie wykracza, to po co po prostu się do kogoś przystać, że postąpił tak, a nie inaczej, być może miał gorszy dzień. Jest takie ładne w Norwegii ee, powiedzenie, że ee, powinniśmy oceniać czyjąś pracę a nie czyjąś osobę. Czyli na przykład, jeżeli jest programista i on napisze słaby jakości kod, no to oceniajmy pracę tego programisty, a nie samego człowieka, żeby po prostu to, w jaki sposób e, to w jaki sposób wykonał daną pracę, nie rzutowało na jego e, opinię jako człowieka, bo jako człowiek może być wspaniały ale plon jego pracy może być słaby. Dlaczego może być słaby? Tu już jest mnóstwo e, powodów, bo mogło braknąć czasu, mogło braknąć budżetu, e, mogło po prostu, mógł być gorszy dzień, e, mogło się zdarzyć wiele rzeczy, więc e, na podstawie jakiegoś pojedynczego co-interview naprawdę nie ma co oceniać danego człowieka.